MSZ idzie z Niemcami na wojnę. Najpierw wezwano do MSZ-u ambasadora, który jeszcze nie przyjechał i który się podobno nie podoba MSZ-owi, bo był w BND, czyli w tamtejszym Urzędzie Ochrony Konstytucji. No więc wezwano chargé d'affaires. No i pretensje były o to, że dziennik Fakt ujawnił, że prezydent Duda ułaskawił osobę skazaną za pedofilię. Zostawmy szczegóły tej historii. Istotne jest to, że dziennik Fakt oskarżony został o to, że jest niemiecki i że Niemcy w ten sposób wtrącają się do polskiej kampanii wyborczej, prezydenckiej. Tu znów oczywiście możemy zapytać, czy taka rozprawa z mediami licuje z regułami, które w Europie są przestrzegane, ale zostawmy to. Ponieważ wezwanie niemieckiego chargé d'affaires do MSZ-u nie jest w gruncie rzeczy krokiem wymierzonym w same Niemcy. Chodzi o coś innego. Chodzi o wewnętrzną sytuację w Polsce. Chodzi o to, żeby wykorzystać nastroje antyniemieckie, albo może nie tyle wykorzystać, a je pobudzić, w celu właśnie agitacji wyborczej. Niemcy się wtrącają, a my, Polacy, na to nie pozwalamy. I patrzcie, kogo ci wstrętni Niemcy popierają. Nie popierają naszego prezydenta Dudy, tylko wyraźnie chcieliby, żeby jego oponent wygrał. Taki jest message. A czego chcą Niemcy? To jest źle dla Polski, bo II wojna światowa i w ogóle wiemy, że oni są źli. Czyli polityka zagraniczna jest tutaj więźniem polityki wewnętrznej. No bo czym są Niemcy w relacjach z Polską? To jest kraj, z którym mamy 30% wymiany handlowej. Dodajmy do tego, że to jest szczególna wymiana handlowa, ponieważ Polacy, polskie przedsiębiorstwa na ogół wysyłają półprodukty do produktów końcowych, które wychodzą z niemieckich fabryk. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy od Niemców w większym nawet stopniu, od przemysłu niemieckiego, gospodarki niemieckiej zależni, niż mówi te 30%. No, jest jeszcze kwestia możliwości inwestycji niemieckich, których mogą być większe lub mniejsze. Gospodarka niemiecka można liczyć jest 4-6 razy większa od gospodarki polskiej, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wysokie technologie i tak dalej, ta różnica jest bardziej znacząca. No ponadto jest to największy kraj w Unii Europejskiej. Sojusz Berlina z Paryżem stanowi o istocie Unii Europejskiej i ją w najpoważniejszy sposób cementuje. Jak będą reagowali Niemcy? Ta mini wojna z Niemcami powodowana jest polityką wewnętrzną. Niemcy zdają się na to zupełnie nie reagować i jest to zgodne z tym, co wiemy o polityce niemieckiej. Kiedy Turcja miała tego typu zatargi, czy atakowała Berlin, Berlin wykazywał się absolutną cierpliwością. W przypadku polskim będzie to tym bardziej, ponieważ polityka niemiecka w dużym stopniu gdzieś w tle motywowana jest przeszłością, wiedzą o tym, co się działo w czasie II wojny światowej, zwracanie Polakom uwagi na niewłaściwe zachowanie nie jest czymś, co
Berlin by chciał czynić. Tym niemniej możemy zadać sobie pytanie, gdzie jest taki punkt, że Berlin zacznie reagować. Zacznie, politycy w Berlinie zaczną sobie przypominać, że gospodarka niemiecka jednak stwarza uwarunkowania również dla gospodarki Polski. A dodajmy, gospodarka niemiecka reaguje na sygnały polityczne, które wysyła się z urzędu kanclerskiego. Ja myślę, że taki punkt możemy sobie wyznaczyć. A mianowicie dla Niemiec Unia Europejska jest czymś szalenie ważnym. Niemiecka doktryna jest taka, że Niemcy są w trudnym położeniu w środku Europy, bo mają bardzo dużą ilość sąsiadów, są największe i powinny się zachowywać w sposób bardzo zrównoważony, bo jeżeli tak nie czynią, to wtedy wszyscy się Niemcom zaczynają sprzeciwiać. A więc trwałość Unii Europejskiej jest w interesie niemieckim. To oczywiście ktoś może skomentować w taki sposób, a wiemy, Niemcy chcą całą tą Unią dominować. To nie jest trafny wniosek, ponieważ Unia jest znacznie większa od Niemiec. Trzeba uznać, że Niemcy są największe w Unii, natomiast oczywiście można wysnuć przeciwny wniosek. Unia służy tym wszystkim sąsiadom do kontrolowania Niemiec. Takie było założenie na samym początku, pod koniec lat 40. Unia węgla i stali francusko-niemiecka. To był pomysł francuski, żeby kontrolować Niemcy wówczas przez węgiel i stal. I też z polskiego punktu widzenia można powiedzieć tak, im lepsze mamy stosunki z Niemcami, tym lepiej kontrolujemy to, co robią Niemcy, będąc w Europie z innymi. Im gorsze mamy stosunki, no wtedy pytanie jest, jeżeli one się stają całkiem złe, jak mogą na to reagować Niemcy? No i spójrzmy na mapę. Niemcom zależy na swoich wpływach w Europie Środkowej. To są stosunki z Czechami, Węgrami, teraz te najlepsze, ze Słowacją i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli stosunki z Warszawą nie mogą być dostatecznie dobre, to może lepsze mogą być z Ukrainą. To jest istotny punkt. Być może wtedy niemiecki kapitał i niemieckie związki najrozmaitszego typu polityczne będą intensyfikowane w relacjach z Kijowem. No, znacznie by było jeszcze gorzej, gdyby uznano, że wobec słabości Ukrainy trzeba wspomagać się stosunkami z Rosją. No, tym bardziej, że stosunki transatlantyckie słabną. No ale jeszcze zastanówmy się nad tym związkiem z Ukrainą. Mamy tutaj dwa rozwiązania. Niemcy zaczynają się wynosić z Polski do Ukrainy, albo też, to byłoby rozwiązanie pewno lepsze, polsko-ukraińskie przedsiębiorstwa, koncerny, polski know-how kulturowy, niemieckie pieniądze, wszystko to zaczyna budować, wspomagać Ukrainę. No więc widzimy, że rozwiązania tu są różne. Jeżeli mamy dobre stosunki z Berlinem, to możemy rozwijać politykę europejską i politykę wschodnią. Jeżeli te stosunki zaczynają się psuć, to najpierw mamy bardzo cierpliwych Niemców, ale z czasem oni zaczynają wyciągać wnioski. A my tracimy kontrolę nad polityką niemiecką, ponieważ Niemcy trzeba kontrolować. No, tylko we współczesnym świecie kontroluje się poprzez negocjacje, zgodę i również słabszy
bo Polska jest słabsza od Niemiec, może osiągnąć bardzo dużo. Ale nie poprzez wzywania attaché ambasady niemieckiej, ponieważ jakiś dziennik z niemieckim właścicielem, albo tak określany, rzekomo bierze udział w polskiej kampanii wyborczej. Kiedy polityka zagraniczna jest więźniem polityki wewnętrznej, niczego dobrego to nie wróży.